kiedy ostatni raz płakałeś przed inną osobą i dlaczego? Sylwia Sitkowska, jestem psycholożką, psychoterapeutką. Zobacz, jak zadajesz sobie tak intymne pytanie, no to trudno zachować dystans, nie? To jest takie pytanie, które powoduje, że w naturalny sposób, jeżeli odpowiesz na nie, zbliżasz się do drugiego człowieka. Było takie badanie prowadzone przez Artura Arana, które w Polsce jest znane jako 36 pytań do zakochania. Być może słyszałeś. W badaniu osoby, które zadawały sobie intymne pytania i dzieliły się swoimi doświadczeniami, zbliżały się do siebie emocjonalnie. No i to jest potwierdzone naukowo. Bliskość jest potrzebna, jest piękna, jest po prostu mega wspaniałym uczuciem, ale nie jest łatwo ją utrzymać w długoterminowym związku. Jest nie tylko seksualność, ale właśnie uczucie przywiązania, jakiegoś takiego połączenia z drugą osobą, wyjątkowości dla siebie wzajemne, wzajemne zrozumienie, troska, wsparcie, dzielenie się uczuciami, myślami,